Szanowni Państwo, witam serdecznie na uroczystości stanowiącej podsumowanie współzawodnictwa sportowego szkół w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży w roku szkolnym 2012-13, w trakcie której nagrodzeni zostaną szkoły, dyrekcje, a także nauczyciele i wychowawcy. Zakończona edycja współzawodnictwa dzieci i młodzieży naszego miasta przyniosła sukces zarówno sportowy, jak i organizacyjny. Ten sukces to efekt zarówno doskonałej współpracy pomiędzy wydziałami sportu oraz edukacji Urzędu Miasta, które w równym stopniu dbają o zwiększenie aktywności sportowej wśród uczniów szkół wszystkich szczebli, jak i bezpośredniego organizatora, którym od kilku lat jest Krakowski Szkolny Związek Sportowy. Systematycznie zwiększająca się ilość startujących szkół i co za tym idzie dzieci i młodzieży jest tego wymownym przykładem. Niewątpliwie temu pozytywnemu zjawisku pomogło wprowadzenie od tego roku specjalnych wyróżnień dla szkół, które wystartują we wszystkich dyscyplinach, które wystartowały we wszystkich dyscyplinach sportu. Mamy już pierwszych laureatów w tej kategorii, w tym roku jest ich szóstka. Liczymy, że za rok liczba ta się zwiększy. Serdecznie witam przybyłych na tę uroczystość dostojnych gości, gospodarza miasta, pana profesora Jacka Majchrowskiego, prezydenta Stołeczno-Królewskiego Miasta Krakowa. Witam zastępców prezydenta miasta, panią Magdalenę Srokę i pana Tadeusza Matusza. Witam radnych miasta Krakowa, panią Martę Patenę i przewodniczącego Komisji Sportu Rady Miasta Krakowa, pana Tomasza Urynowicza. Witam prezesa Polskiej Akademii Olimpizmu, profesora Józefa Lipca. Witam przewodniczącego Rady Sportu przy prezydencie miasta, pana Ludwika Miętę-Mikołajewicza. Witam prezesa Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, pana Waldemara Gramka. Witam wybitnego sportowca, olimpijczyka, pana Edwarda Stawiarza. Witam dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Krakowa z panią Anną Korfel-Jasińską, dyrektorem Wydziału Edukacji, i dyrektorów jednostek organizacyjnych Miasta Krakowa. Witam bardzo serdecznie dyrektorów szkół, przedstawicieli szkół, młodzież oraz zasłużonych działaczy Szkolnego Związku Sportowego. Szanowni Państwo, z ogromnym wzruszeniem proszę o zabranie głosu pana prezydenta miasta Krakowa, profesora Jacka Majchrowskiego. Wielce Szanowni Państwo, zawsze, może nie zawsze, ale bardzo często, jak patrzymy na krakowski sport, to obserwujemy go poprzez pryzmat sportu, który można nazwać sportem zawodowym. Patrzymy na kluby piłkarskie, patrzymy na tych, którzy zdobywają medale, największe trofea w tenisie, w rajdach samochodowych i tak dalej. Natomiast mniej się przebija zawsze do społeczności miejskiej to, że tak naprawdę cała praca nasza jest skierowana na sport dzieci i młodzieży. Dzisiaj mieliśmy uroczystości z okazji rocznicy wyzwolenia Krakowa spod okupacji zaborczej. Tam się odbywa taki tradycyjny bieg wszystkich krakowskich liceów o szablę kapitana Stawarza. I to jest też jakby tego typu ciąg. Mamy olbrzymią ilość różnego typu biegów, począwszy od maratonu, a skończywszy na biegu Trzech Kopców. Mamy do czynienia z całą masą rozgrywek różnego typu, cały lipiec trwa zawsze Juliada, która jest olbrzymią imprezą,
ale także mamy do czynienia z czymś, co jest nadzwyczaj ważne, mianowicie z Krakowską Olimpiadą Młodzieży. To trzeba sobie uzmysłowić, bo to też jakby dopiero jak się popatrzy na te wszystkie dane, to widać, co to naprawdę oznacza. To jest ponad 200 szkół, które uczestniczą, w tym i 18 tysięcy dzieci i młodzieży, która bierze udział. To znaczy, proszę Państwa, w praktyce, że jeżeli my tutaj organizujemy sobie czasami takie spotkania z medalistami olimpijskimi, mistrzostw świata, mistrzostw Europy, tymi topowymi sportowcami, to uważam, że ta olimpiada oznacza to, że jak ktoś będzie za parę lat organizował takie spotkania, to Państwo będziecie tymi, którzy przychodzą na te spotkania jako medaliści olimpijscy, jako medaliści mistrzostw świata. Bo jak się nie zacznie uprawiać sportu w młodości, to nie dojdzie się do żadnych rezultatów, czego ja jestem najlepszym przykładem. No. Ale no to taka jest dola. Proszę Państwa, ta Krakowska Olimpiada Młodzieży jest pewnego rodzaju symbolem Krakowa. I to mówię bez żadnych takich podtekstów dwuznaczności. To jest coś, na co wszyscy stawiamy i na co liczymy. Ta olimpiada nie byłaby możliwa, gdyby nie organizacja, którą Państwo reprezentujecie, Krakowski Szkolny Związek Sportowy. To gdyby nie nauczyciele, gdyby nie instruktorzy, gdyby nie działacze tego związku, tego wszystkiego by nie było. Bo to jest cała olbrzymia praca, cała olbrzymia machina, która musi być uruchomiona po to, żeby można było zorganizować zawody sportowe. Niektórym się wydaje, że to jest takie pstryknięcie palcem i prawda, chłopcy, dziewczynki pobiegają sobie czy pogimnastykują się, a to jest naprawdę olbrzymia logistyczna impreza. Proszę Państwa, żeby nie przedłużać i nie wygłaszać Państwu kazań, ja chciałem podziękować wszystkim, wszystkim tym, którzy uczestniczą w olimpiadzie i wszystkim tym, którzy pomagają jej ją organizować. Jeżeli Państwo nie będziecie mieć nic przeciwko temu, to ja sobie pozwolę podziękować niektórym osobom w sposób taki bardziej wyrazisty, wręczając im medale za zasługi dla Krakowa oraz dyplomy z podziękowaniem za działalność. Dziękujemy panu prezydentowi za miłe słowa skierowane do młodzieży, nauczycieli, trenerów, wychowawców, organizatorów, działaczy, do nas wszystkich. Teraz w imieniu Rady Miasta Krakowa głos zabierze pani Marta Patena, radna miasta. Panie prezydencie, szanowni państwo, jeden z wybitnych pisarzy i publicystów napisał kiedyś w liście tak. Życie ludzkie to jakby olbrzymie zawody sportowe, których jesteśmy zarówno uczestnikami, jak i widzami. Trudno o bardziej cenne wskazanie na pokrewieństwo pomiędzy emocjami towarzyszącymi zmaganiom sportowym, a wyzwaniami dnia codziennego, pomiędzy wyczynem spektakularnym, a harmonijnym, prostolinijnym życiem. W obu wypadkach ważne są dyscyplina, samokontrola, wytrwałe dążenie do celu, ale przede wszystkim zasady fair play. Jako przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, a przede wszystkim wieloletnia nauczycielka, uważam, że propagowanie sportu stanowi bardzo ważne zadanie w formacji młodego pokolenia. Dlatego cieszymy się, że przypadł nam, czyli mnie i panu przewodniczącemu Komisji Sportu Tomaszowi Urynowiczowi, zaszczyt reprezentowania Rady Miasta Krakowa w czasie dzisiejszej uroczystości. Mamy bowiem sposobność, by pogratulować zwycięzcom, ale również wszystkim uczestnikom Krakowskiej Olimpiady Młodzieży, a organizatorom podziękować za wspaniałą pracę i tworzenie tak dobrej atmosfery do sportowego współzawodnictwa w duchu fair play.
Wierzymy, że ta inicjatywa będzie się rozwijać równie pomyślnie i dynamicznie jak dotąd i co roku gromadzić będzie coraz więcej młodych zawodników różnych dyscyplin. Raz jeszcze gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów sportowych, szkolnych i prywatnych. Dziękuję. Szanowni Państwo, informuję, że z okazji 60-lecia istnienia Szkolnego Związku Sportowego pan prezydent miasta przyznał odznaki honoris gratia działaczom Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego, panu Markowi Kremerowi, emerytowanemu nauczycielowi Szkoły Podstawowej nr 100, trenerowi koszykówki, współtwórcy krakowskiego mini basketu, zasłużonemu działaczowi Krakowskiego Szkolnego Związku, a także TKKF. Panu Mirosławowi Mączce, dyrektorowi MOS Wschód, wieloletniemu działaczowi Małopolskiego i Krakowskiego Szkolnego Związku. Panu Ryszardowi Misiowi, emerytowanemu nauczycielowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących Sportowych nr 2, trenerowi siatkówki, twórcy turniejów mini siatkówki w Krakowie, działaczowi Szkolnego Związku. Panu Stanisławowi Oborze, nauczycielowi 13 ELO, działaczowi Krakowskiego Szkolnego Związku, współtwórcy największej w Polsce rozgrywanej w Krakowie Ligi Amatorskiej w piłce siatkowej szkół ponadgimnazjalnych. I panu Andrzejowi Sobierajowi, emerytowanemu nauczycielowi, byłemu wicedyrektorowi 11 ELO, działaczowi Krakowskiego Szkolnego Związku, współtwórcy największej w Polsce, a rozgrywanej w Krakowie Amatorskiej Ligi Siatkówki Szkół Ponadgimnazjalnych. Panie prezydencie, proszę o wręczenie odznak. Serdeczne gratulacje odznaczonym. Szanowni Państwo, w bieżącym roku dokonana została reorganizacja miejskich placówek oświatowo-wychowawczych o charakterze sportowo-rekreacyjnym. Prezydent miasta kieruje na ręce dyrektorów, którzy zarządzali tymi placówkami, a przeszli na emeryturę, listy z podziękowaniem za pracę na tych stanowiskach. Listy te otrzymują pan Adam Dobosz, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Śródmieście. Pan Andrzej Pytlarz, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu Podgórze. Pan Aleksander Romański, dyrektor Międzyszkolnego Basenu Pływackiego w Nowej Hucie. I pan Jerzy Bartoszewicz, dyrektor Międzyszkolnego Basenu Pływackiego na Śródmieściu. Informacje na temat przebiegu Krakowskiej Olimpiady Młodzieży, edycja 2012-13. Proszę osobę najbardziej kompetentną w tej sprawie, czyli prezesa Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego, pana Tadeusza Romiszewskiego. Szanowny panie prezydencie, szanowni państwo, najbardziej i dzisiaj bliscy sercu na tej sali nauczyciele wychowania fizycznego i bohaterowie Krakowskiej Olimpiady Młodzieży, czyli dzieci i młodzież krakowskich szkół startująca zarówno w Krakowskiej Olimpiadzie Młodzieży, jak i w zawodach szczebla wyższego, małopolskiej i ogólnopolskiej.
ktoś nie kocha może statystyki, ktoś nie kocha może liczb, ale rzeczywiście tak, jak pan prezydent powiedział, 208 startujących szkół w edycji 2012-2013 to wielki sukces organizacyjny zarówno Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego, ale przede wszystkim państwa, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, rodziców, którzy też mają wielki wkład w przygotowanie swoich dzieci do sportu. Krakowska Olimpiada Młodzieży, o której można mówić bardzo, bardzo długo, to jedna z największych imprez tego typu dla dzieci w kraju. Pod względem ilościowym druga po Warszawie, gdzie WOM no niestety liczbą dzieci startujących troszeczkę nas przewyższa, ale jeżeli państwo porównacie ilość dyscyplin, które WOM organizuje dla dzieci warszawskich, to tu możemy z wielkim ukłonem i radością poszerzyć się pierwszym miejscem w kraju, bowiem tychże imprez sportowych, dyscyplin, w których państwo startujecie, jest po prostu najwięcej. 103 finały miejskie przez cały rok. We wszystkich dyscyplinach, jakie tylko i wyłącznie są w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa dzieci i młodzieży, a także w dyscyplinach, które nie znalazły się jeszcze w tym systemie, ale są popularne, dzieci kochają sport, chcą startować i rozumiem, że dla nich te dyscypliny organizujemy. Szanowni Państwo, wielki ukłon z tego miejsca dla władz miasta Krakowa. Bez pomocy finansowej miasta Krakowa, które finansuje praktycznie całość Krakowskiej Olimpiady Młodzieży, nie byłoby ani dzisiejszej tej imprezy podsumowania, ani też możliwości pokazania, jak piękny jest sport, jakie są fantastyczne możliwości startu dzieci w układzie fair play, z radością, z uśmiechem na twarzy i z autentycznym zadowoleniem z sukcesu, który osiągają. W sporcie podobno nieważny jest medal, ważny jest udział. Dlatego dziś nagradzać będziemy owszem te najlepsze placówki, ale wielki ukłon dla wszystkich, które startują. Bez względu na to, czy zajęły miejsce pierwsze, czy 96 w ogólnej klasyfikacji. Naszym wielkim marzeniem i wierzę, że przy takiej współpracy, jaka jest między władzami miasta Krakowa a Krakowskim Szkolnym Związkiem Sportowym, uda nam się to zrealizować. Przyszły rok powinien być jeszcze lepszy, szkół startujących powinno być jeszcze więcej, a my obiecujemy ze swojej strony, że zrobimy wszystko, aby te zawody stały organizacyjnie na jeszcze lepszym poziomie. Ja serdecznie dziękuję jeszcze raz władzom miasta, dyrektorom szkół, wszystkim, którzy dołożyli małą choćby cząstkę do tego, że mogliśmy się dzisiaj w tak pięknym miejscu historycznym, wielkiej tradycji Krakowa spotkać i podziękować sobie za coś, co już jest za nami. Panie Prezydencie, jeżeli Pan pozwoli, w tym momencie chcielibyśmy wręczyć Panu puchar za zdobycie pierwszego miejsca w klasyfikacji powiatów w Małopolsce. Ten puchar otrzymaliśmy w Wieliczce paręnaście dni temu. Rozumiem, że jest to sukces dzieci krakowskich, krakowskich szkół, a adresatem miasto Kraków. I przepraszam bardzo, że jeszcze raz pana prezydenta wywołam, ale uchwałą zarządu Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego chcemy uhonorować pana prezydenta medalem 60-lecia Szkolnego Związku Sportowego za rozwój sportu szkolnego w Krakowie. Szanowni Państwo, przystępujemy do wręczania nagród regulaminowych za rok szkolny 2012-2013. Wyróżnienia ze względów organizacyjnych będziemy przekazywać poszczególnym szkołom, łącznie za wszystkie elementy współzawodnictwa. O wręczanie wyróżnień bardzo proszę
panią prezydent, panią zastępcę prezydenta miasta Krakowa, panią Magdalenę Srokę, a pierwszą nagrodzoną szkołą jest zwycięzca klasyfikacji generalnej w Licealiadzie. Najlepszą szkołą w tej kategorii jest 7. Liceum Ogólnokształcące. Proszę. Liceum to wygrało klasyfikację wśród dziewcząt, zajęło 2. miejsce wśród chłopców. Bardzo proszę przedstawicieli liceum. Liceum także otrzyma specjalną statuetkę za zajęcie 3. miejsca w Małopolsce na 114 sklasyfikowanych szkół. Pan dyrektor Wojciech Zagórny odbierze puchary także za pomoc i zaangażowanie w przeprowadzenie olimpiady oraz za 100% udział młodzieży we wszystkich dyscyplinach olimpiady. Wyróżnienia otrzymają także nauczyciele wychowania fizycznego, pan Marcin Klapka, który mam przyjemność poinformować wszystkich państwa, na wniosek Krakowskiego Szkolnego Związku został 14 października nagrodzony przez prezydenta miasta nagrodą edukacyjną. Gratulujemy panu profesorowi. Także zapraszam pana Pawła Liska i panią Katarzynę Sierocką-Woźniak. Szczególne gratulacje dla tenisistek stołowych tej szkoły, które zajęły 3. miejsce w kraju i 1. miejsce w Małopolsce. Także gratulacje za wyniki w lekkiej atletyce, koszykówce, halowej piłce nożnej, snowboardzie, tenisie stołowym i siatkówce. Widać, że szkoła jest usportowiona po tej ilości dyscyplin, którą tu wymieniłem. Gratulacje. Oczywiście tą informację podam w takim razie na początku, ale chciałem ją przekazać na końcu. Zostałem poinformowany, żeby już teraz uspokoić szkoły wszystkich nagrodzonych. Szkoła otrzymuje specjalne bony na zakup sprzętu sportowego, także jeszcze o tym będę mówił. Także to nie jest tylko puchar. Gratulacje dla 7. LO, zwycięzcy tegorocznej Licealiady. Na 2. miejscu w klasyfikacji generalnej znalazła się reprezentacja 2. Liceum Ogólnokształcącego. Na sukces tej szkoły złożyło się zwycięstwo chłopców w klasyfikacji tej właśnie prowadzonej, 3. miejsce wśród dziewcząt, a pan dyrektor Marek Stępski otrzymuje puchar za pomoc i zaangażowanie w przeprowadzenie olimpiady, a także specjalną statuetkę za 15. miejsce szkoły w Małopolsce. Nauczyciele tej szkoły, pan Zbigniew Merynda i Barbara Skawińska, otrzymują wyróżnienia za pracę, która przyniosła takie efekty, które złożyły się na sukcesy 7. LO w lekkiej atletyce, siatkówce dziewcząt, snowboardzie, tenisie stołowym i szachach. Tak, 2. LO, tak. A, przepraszam najmocniej. No, musi być zawsze jeden błąd. Ten błąd mam już zaliczony. Oczywiście informuję, że wśród wręczających pani prezydent towarzyszą pani Marta Patena, reprezentująca Radę Miasta Krakowa, pan Tomasz Urynowicz, przewodniczący Komisji Sportu Rady Miasta oraz zastępca prezydenta pan Tadeusz Matusz, odpowiedzialny za edukację. Bardzo przepraszam uczniów 2. LO. 2. LO zajęło 2. miejsce. Życzę wam w przyszłym roku 1. Wtedy się już na pewno nie pomylę. Na miejscu 3. zespół 8. Liceum Ogólnokształcącego, które zajęło 2. miejsce wśród dziewcząt. Dyrektor Zdzisław Kusztal wraz z uczniami odbierze także statuetkę za 9. miejsce w Małopolsce, przypomnę 114 szkół. Proszę również wyróżnionych nauczycieli tej placówki, pana Przemysława Gaszyńskiego i panią Beatę Nowak, a najlepsze wyniki liceum uzyskało w lekkiej atletyce, piłce ręcznej, siatkówce i koszykówce, a także w pływaniu, biegach przełajowych. Sukcesy te są tym bardziej szczególne, bo osiągnięte na szczeblu wojewódzkim.
trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej, 8 liceum ogólnokształcące. Brawa. Na czwartym miejscu klasyfikację generalną olimpiady ukończyło 13 liceum ogólnokształcące, które również zajęło czwarte miejsce zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców. Pani dyrektor Iwona Cieślik-Prochownik odbierze puchar za pomoc i zaangażowanie w przeprowadzenie olimpiady, a także za 100% udział młodzieży we wszystkich dyscyplinach sportu w olimpiadzie. A nauczyciele Rajmund Biziak i Stanisław Obora za pracę na rzecz swoich uczniów sportowców. A ci sportowcy wyróżnili się szczególnie w siatkówce, pływaniu i koszykówce. 13. Liceum Ogólnokształcące. Miejsce 4. Tak, proszę się tymi pucharami jakoś tak dzielić, żeby... I gorące brawa dla 13. ELO. Dziękuję bardzo. Na 5. miejscu rywalizację ukończyło 12. Liceum Ogólnokształcące, a pan dyrektor Ryszard Nowak otrzyma także puchar za 100% udział młodzieży we wszystkich dyscyplinach, a także statuetkę za zajęcie przez liceum 13. miejsca w Małopolsce. Wyróżnienia otrzymują także nauczyciele wychowania fizycznego, pan Marek Grzelak i pani Małgorzata Nazarewicz, dzięki którym szkoła osiągnęła świetne wyniki w lekkiej atletyce, koszykówce, piłce ręcznej, a młodzi szczypiorniści zajęli 2. miejsce, a koszykarki 3. miejsce w Małopolsce. A sztafeta 4x100 metrów tej szkoły jest najlepsza w kraju. Brawo dla szczególnie tych 4 chłopców, którzy okazali się najlepsi w kraju. Proszę jeszcze tutaj do fotografii. Gratulacje. 6. miejsce dla 3. liceum za wyniki w siatkówce, piłce ręcznej i koszykówce. Liceum otrzyma także statuetkę za wyniki piłkarek ręcznych, badmintonistów na szczeblu wojewódzkim. A wyróżniona nauczycielka pani Alicja Bojanowska wraz z panią dyrektor Martą Łuj i młodzieżą proszeni są o odbiór pucharów, które wręczają, przypomnę, pani prezydent Magdalena Sroka, pan przewodniczący Komisji Sportu Tomasz Urynowicz, pani radna miasta Marta Patena i oczywiście wicezastępca prezydenta pan Tadeusz Matusz. Gratulacje dla... Jeszcze zdjęcie. Pan Wiesław tutaj robi dokumentację. Na 7. miejscu rywalizację ukończyło 4. liceum za wyniki w lekkiej atletyce, szachach i badmintonie. Wyróżniony także jest nauczyciel wychowania fizycznego, pan Piotr Borowiecki. Bardzo proszę panią dyrektor Elżbietę Szaban wraz z uczniami i oczywiście panem Piotrem Borowieckim o odbiór wyróżnień z rąk wręczających. Przypomnę jeszcze raz, pani Magdalena Sroka, pani Marta Patena i pan Tomasz Urynowicz. I oczywiście pan Tadeusz Matusz. Na 8. miejscu w klasyfikacji generalnej znalazł się zespół Szkół Łączności, który również otrzyma puchar za 3. miejsce wśród chłopców, a najlepsze wyniki uczniowie tej szkoły osiągnęli w lekkiej atletyce, koszykówce.
snowboardzie i badmintonie. Bardzo proszę pana dyrektora Antoniego Borgosza, który odbierze puchar za 100% udział swojej młodzieży we wszystkich dyscyplinach rozgrywanych w ramach olimpiady, a statuetkę także otrzyma nauczyciel wychowania fizycznego pan Paweł Cienkosz. Serdeczne gratulacje dla Zespołu Szkół Łączności. Specjalne wyróżnienia otrzymują także nauczyciele tych szkół, które zajęły dalsze miejsca, ale nauczyciele zostali tu wyróżnieni. Są to pan Józef Awtyka i pani Joanna Gos z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1, pan Tomasz Brachman z Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1. Bardzo proszę tą trójkę o wystąpienie. Po wręczeniu przyszli po te nagrody pieniężne. Bo nie przychodzi. No. Gratulacje. Bardzo proszę dyrektorów Liceum Ogólnokształcącego Zakonu PR-ów ojca Edwarda Krzyściaka, Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 Antoniego Juszczyka, Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 Dariusza Błądka, Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 panią Bożenę Majer-Gawron, Mechanicznych nr 3 pana Krzysztofa Sekundę, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 pana Andrzeja Piekarczyka oraz Zespołu Szkół nr 1 Wiesława Mroszczyka o wystąpienie. Dyrektorzy ci otrzymują specjalne puchary za pomoc i zaangażowanie w organizację olimpiady. Bardzo proszę przy kolejnych wręczeniach o to, aby wychodzić w takiej kolejności, jak ja wyczytuję, ze względów organizacyjnych, tak żebyśmy mogli tutaj sprawnie wręczać te zasłużone puchary, statuetki za całoroczną rywalizację w ramach Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Przypomnę także, że należy odebrać te bony, które mają swoją wartość, aby te bony zamienić potem na sprzęt sportowy, który pomoże młodym naszym uczniom, sportowcom w osiąganiu jeszcze lepszych wyników. Także bardzo proszę o to też tam już do pana Tadeusza zgłaszać się. W klasyfikacji łącznej gimnazjady 2012-13 wygrało 16 gimnazjum. Dziewczęta tego gimnazjum okazały się najlepsze, a chłopcy zostali sklasyfikowani na trzecim miejscu. Narciarze, snowboardziści, bływacy i gry zespołowe to atuty tej szkoły. Gimnazjum otrzymuje także statuetkę za zajęcie 9 miejsca w Małopolsce na 101 sklasyfikowanych szkół, na co złożyły się głównie świetne wyniki pływaków, lekkoatletów i narciarzy alpejskich. Trzy puchary i statuetkę wręczają dyrektorom pani Iwonie Kapołce Młodzieży oraz nauczycielom pani Krystynie Kostce i Markowi Nowakowi, pani prezydent Sroka, pan prezydent Matusz i pani radna oraz pan radny. Brawa dla zwycięzców, 16 gimnazjum, najlepsze w tym roku. Gratulacje dla pani dyrektor, dla młodzieży. Drugie miejsce dla gimnazjum nr 1. Gimnazjum to, zauważam, że lubi drugie miejsce, ponieważ zarówno dziewczęta, jak i chłopcy zajęli także tą pozycję.
puchary dla dyrektora Mariusza Graniczki oraz nauczycieli Roberta Szczepaniaka, nauczyciela Roberta Szczepaniaka i podopiecznym wręczają pan Urynowicz, przewodniczący Komisji Sportu, pani Marta Patena, przewodnicząca Komisji Edukacji, pan Tadeusz Matusz, zastępca prezydenta miasta. Pierwsze gimnazjum, które ma swoją siedzibę u stóp Wawelu, na drugim miejscu tegorocznej gimnazjady. Trzecie miejsce dla drugiego gimnazjum, które było na trzecim miejscu wśród chłopców, a wygrało klasyfikację dziewcząt oraz zajęło 15 miejsce w Małopolsce, za co otrzyma specjalną statuetkę. Osiągnięcia pływaków, lekkoatletów i alpejczyków, a także szachistów oraz pingpongistów, a także 100% udział młodzieży w olimpiadzie docenia pan prezydent Matusz wraz z panem Urynowiczem i z panią Pateną, a puchary odbierają pani dyrektor Gabriela Olszowska wraz z młodzieżą, a także nauczyciele pani Edyta Majka, pan Ryszard Prokop. Coś mało, widzę, że... Jeszcze jeden puchar. To już chyba do kieszeni, no. Dobrze. Na czwartym miejscu to z kolei ulubiona lokata Gimnazjum 76, ponieważ gimnazjum to ukończyło, to na tym miejscu rywalizację we wszystkich klasyfikacjach. Specjalną statuetkę gimnazjum otrzymuje za szóste miejsce w Polsce i zwycięstwo w Małopolsce zespołu koszykarzy. Wyróżniany zostaje także nauczyciel WF, pan Piotr Piecuch, którego proszę wraz z dyrektorem Pawłem Maślejem, którzy odbiorą puchary. Warto nadmienić także o dobrej postawie piłkarzy, siatkarzy i koszykarek tego gimnazjum. Gimnazjum 76 odbiera zasłużone gratulacje od pana prezydenta Matusza, od państwa przewodniczących Pateny i Urynowicza. Serdeczne gratulacje. Na kolejnym, piątym miejscu zostało sklasyfikowane gimnazjum numer 7. Dyrektor Iwona Janek odbierze także puchar za 100% udział młodzieży w olimpiadzie, a także zaangażowanie i pracę nauczycielka WF Elwira Kukiełka, a atutami tej szkoły to halowa piłka nożna, badminton, pływanie, które to dyscypliny przyniosły najwięcej punktów dla gimnazjum numer 7. To złożyło się na piąte miejsce. Na serdeczne gratulacje. Na kolejnym, szóstym miejscu zostało sklasyfikowane gimnazjum numer 47. Pani dyrektor Dorota Kołodziej-Sowa wraz z wyróżnionymi nauczycielami Iwoną Pietrzyk, Ewą Ślusarczyk i Łukaszem Wróblem, a także z młodzieżą, która zdobywała sukcesy w lekkiej atletyce i piłce ręcznej, odbierają wyróżnienia. Gimnazjum otrzymuje także specjalną statuetkę, ponieważ okazało się najlepszą szkołą w naszym mieście, zajmując czwarte miejsce w Małopolsce. Warto podkreślić sukces piłkarzy ręcznych, którzy zajęli drugie miejsce w Polsce, a także znakomite wyniki lekkoatletek, lekkoatletów, a także piłkarek ręcznych. To sukcesy Gimnazjum 47, któremu dyrektoruje pani Dorota Kołodziej-Sowa. Na siódmym miejscu gimnazjadę ukończyło Gimnazjum 46. Szczególne wyniki w siatkówce, tenisie stołowym, chłopców
lekkiej atletyce dziewcząt to atuty tej szkoły. A statuetka za trzecie miejsce w Małopolsce w siatkówce dziewcząt i chłopców. Sukcesy są efektem pracy Lidii Pozłutko, która wraz z dyrektorem Dorotą Petlic odbiorą specjalne wyróżnienia. Pan prezydent Matusz i państwo przewodniczący, pani Marta Patena i pan Tomasz Urynowicz nagradzają w tej chwili za siódme miejsce Gimnazjum 46. Gratulacje. Na miejscu ósmym Gimnazjum Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, które wyróżniło się w lekkiej atletyce, snowboardzie chłopców i badmintonie. Puchar dla dyrektor gimnazjum siostry dr Natalii Małgorzaty Białek, nauczycielki wychowania fizycznego Beaty Błońskiej, wręczane są przez panią przewodniczącą i pana przewodniczącego. Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Miejsce ósme w Krakowie, wśród gimnazjów. Ponadto statuetki otrzymują także nauczyciele wyróżniający się w pomocy w pracy z młodzieżą, a także w pomocy w organizacji olimpiady, a są to pan Bartosz Wołek z Gimnazjum 28, pan Marcin Karelus z Gimnazjum 15, pani Joanna Pieszchała-Cempura z Gimnazjum 34, pani Agnieszka Krynicka z Gimnazjum 53, pan Tomasz Rydzyński z Gimnazjum 24, pani Monika Chramęga z Gimnazjum 52 oraz pani Barbara Wikiera z Gimnazjum 45. Gorące brawa dla nauczycieli wyróżnionych. Trzecim segmentem rywalizacji w ramach KOM jest rywalizacja szkół podstawowych. Tu w tym roku zwycięstwo przypadło w udziale Szkole Podstawowej 162. Gratulacje. Szkoła ta wygrała także klasyfikację dziewcząt, a wśród chłopców ukończyła rywalizację na miejscu drugim. Szkoła otrzymuje także statuetkę za 12 miejsce w Małopolsce, a wyróżnieni zostają także nauczyciele. Pani Urszula Choćba, pan Tomasz Gościński i pan Piotr Szafraniec. Wymienionych wraz z uczniami i panią dyrektor Marią Baran proszę o odbiór wyróżnień z rąk pana prezydenta Matusza, pani przewodniczącej Pateny i pana przewodniczącego Urynowicza. Gorące brawa dla najlepszej w tym roku szkoły. A jest nią Szkoła Podstawowa 162. Na drugim miejscu rywalizację ukończyła Szkoła Podstawowa numer 91. Na dorobek tej szkoły pracowali lekkoatleci, piłkarki ręczne i piłkarki nożne. Uczennice tej szkoły okazały się bezkonkurencyjne w naszym mieście, a w rywalizacji wojewódzkiej szkoła zajęła czwarte miejsce wśród 100 sklasyfikowanych szkół dzięki sukcesom właśnie głównie piłkarek i piłkarzy ręcznych, a także lekkoatletek i lekkoatletów. Puchary trafiają także do nauczycieli pana Marka Ćmila i Grzegorza Zajączkowskiego, no i oczywiście do rąk pani dyrektor Doroty Sowy-Kołodziej. Na miejscu,
Na miejscu trzecim sklasyfikowany został uczniowie, zostali sklasyfikowani uczniowie szkoły podstawowej nr 38. Uczniowie tej szkoły zajęli trzecie miejsce także wśród dziewcząt, a czwarte wśród chłopców. Pani dyrektor Marzena Ślęzak odbierze także specjalne wyróżnienie dla szkoły za 100% udział swoich uczniów w olimpiadzie. I tu na marginesie, jest to jedyna szkoła podstawowa, która właśnie takie wyróżnienie otrzymuje. Puchary otrzymują także nauczyciele, pan Rafał Bochacz i Paweł Łyczko, którzy pracowali na sukcesy w lekkiej atletyce, pływaniu, szachach i badmintonie. Na miejscu czwartym została sklasyfikowana szkoła podstawowa 47. Chłopcy zajęli drugie miejsce, a najlepsze wyniki osiągała szkoła w lekkiej atletyce, piłce nożnej, badmintonie. Indywidualnie wyróżniony zostaje nauczyciel WF pan Mirosław Kalitka, a pani dyrektor Joanna Klimowska odbierze puchary wraz ze swoimi uczniami. Na piątym miejscu zostaje sklasyfikowana szkoła podstawowa 156, która otrzyma także puchar za czwarte miejsce wśród dziewcząt oraz statuetkę za drugie miejsce w Małopolsce. Zbigniew Wiącek odbierze wyróżnienie indywidualne, a uczniowie, którzy wyróżnili się w pływaniu, piłce ręcznej i nożnej dziewcząt wraz z dyrektor Małgorzatą Markiewicz odbierają wyróżnienia z rąk pana prezydenta Matusza oraz pani przewodniczącej Pateny i pana przewodniczącego Urynowicza, radnych miasta Krakowa. Pucharów jest bardzo dużo, także wybaczcie, mogło tam się troszeczkę na zakręcie coś. Teraz będzie, proszę już przygotować 164, żeby nie było. Serdeczne gratulacje dla szkoły 156. Na szóstym miejscu szkoła podstawowa 164 Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu, wyróżniająca się sukcesami alpejczyków i szachistów, a także pływaków. Szkoła ta szczególnie dobrze wypadła wśród chłopców, zajmując trzecie miejsce. Wyróżniany zostaje nauczyciel tej szkoły, pan Krzysztof Iwaszczyszyn, który wraz z siostrą dyrektor Natalią Małgorzatą Białek oraz uczniami otrzymują te piękne wyróżnienia. Gratulacje i brawa. Na siódmym miejscu rywalizację ukończyła Katolicka Szkoła Podstawowa imienia Świętej Królowej Jadwigi, gdzie najlepiej spisali się narciarze alpejscy, pływacy i badmintoniści. A puchar odbierze zastępca dyrektora szkoły, pani Dorota Ullman, wraz z uczniami. A nie ma pani. Otrzymałem informację, że to będzie zastępca. Przepraszam. Gratulacje. Na miejscu ósmym szkoła podstawowa 64, która wyróżniła się wynikami w tenisie stołowym i piłce nożnej. Puchar odbierze także nauczycielka WF pani Agnieszka Adamczyk oraz oczywiście zapraszam panią dyrektor szkoły Dorotę Łasak. Ostatnią wyróżnioną szkołą jest szkoła podstawowa numer 100 oraz nauczyciel wychowania fizycznego Zbigniew Frączek. Szkoła, której dyrektorem jest Krzysztof Szwed, zajęła bowiem 15 miejsce w Małopolsce dzięki świetnej postawie koszykarek i koszykarzy.
którzy zajęli pierwsze miejsce w Małopolsce, siódme miejsce w kraju i za te właśnie wyniki pan dyrektor i pan nauczyciel WF otrzymują z rąk pani przewodniczącej Pateny i pana przewodniczącego Urynowicza puchary. Szanowni Państwo, także ci, którzy tutaj, te szkoły, które nie zajęły miejsc w pierwszej ósemce, ale nauczyciele się wyróżnili i teraz ich tutaj poproszę, a są to Beata Stech ze Szkoły Podstawowej nr 7, pani Magdalena Pytko z 72, pan Ryszard Pozłódko, nauczyciel WF w 87 szkole, pan Arkadiusz Zątek z SP 98, pani Monika Dziugan ze Szkoły Podstawowej 85, pani Katarzyna Malinowska ze Szkoły 155, pan Paweł Kostkiewicz ze Szkoły 160 i pani Jolanta Niemczyk ze Szkoły 95. I właśnie teraz przekazuję tą informację, którą podałem na początku, ale teraz już oficjalnie informuję, że wszystkie wyróżnione szkoły obok otrzymanych pucharów zostały nagrodzone bonami na zakup sprzętu sportowego o łącznej wartości 27 800 zł, a sprzęt ten szkoły już odbiorą indywidualnie w dostawcy, firmie, której ze względów marketingowych nazwy nie będę wymieniał. Szanowni Państwo, ten rok, rok 2013 jest rokiem szczególnym dla Szkolnego Związku Sportowego, bowiem organizacja ta obchodzi swoje 60-lecie. Kilka dni temu w Wieliczce odbyła się z tej okazji piękna uroczystość, w której bardzo widoczny był udział naszych przedstawicieli, naszego miasta, ale oczywiście nie wszyscy byli tam nagrodzeni i teraz bardzo proszę pana Waldemara Gramka, prezesa Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego, o przekazanie odznak medali 60-lecia Szkolnego Związku, które to medale otrzymują w dniu dzisiejszym. Pan Józef Aftyka, nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 1, zasłużony działacz kultury fizycznej, działacz Szkolnego Związku Sportowego. Pani Jadwiga Bartosik, nauczycielka WF pierwszy MELO, zasłużona dla sportu szkolnego w Krakowie i oczywiście działaczka tej organizacji. Pan Ryszard Budkiewicz, nauczyciel WF w 123 szkole i w MOFie Wschód, oczywiście zasłużony działacz tej organizacji. Pani Bogumiła Bzduła, nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół Mechanicznych nr 1. Pan Janusz oraz państwo Janusz i Zofia Grandysowie. Pan Janusz jest wicedyrektorem do spraw sportu w SP 29, a pani Zofia trenerem MKS Podgórze. Bardzo proszę wymienionych. Oczywiście wyróżnienia wręcza pan Waldemar Gramek, prezes Małopolskiego Szkolnego Związku Sportowego. Gratulacje. Także te medale otrzymują pan Jerzy Chodurek, były dyrektor MOS Kraków Nowa Huta, działacz MKS Krakus i oczywiście Szkolnego Związku. Pan Marcin Klatka, nauczyciel 7 LO, trener koszykówki. Pan Marek Kremer, emerytowany nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 100, o którym już wspominałem wcześniej. Pani Józefa Krzyżanowska, nauczycielka wychowania fizycznego w Zespole Szkół nr 1. Pan Krzysztof Książek, twórca mini basketu w Krakowie, zasłużony działacz i trener Krakowskiego Okręgowego Związku Koszykówki i Sportu Szkolnego. I pani Iwona Majerska-Dybał, nauczycielka WF w 9 liceum.
kolejna grupa wyróżnionych medalem. Serdeczne gratulacje. Bardzo proszę o odebranie medali 60-lecia z rąk pana Waldemara Gramka, panią Wandę Michańków, byłą wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania, metodyka zasłużonego działacza kultury fizycznej. Pana Krzysztofa Minorowicza, nauczyciela Szkoły Podstawowej 41, Głosów Wschód, działacza Związku. Panią Danutę Miśkiewicz, wieloletniego pracownika MOS Wschód, sekretarza Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku oraz MKS-u Krakus. Pana Stanisława Nowaka, byłego prezesa Zarządu Miejskiego Szkolnego Związku. Pana Stanisława Oborę, nauczyciela 13 LO. I panią Józefę Ogrodnik, prezesa jednego z pierwszych w Krakowie uczniowskich klubów sportowych, obecnie UKS-u Horn, zasłużonego działacza zarówno szkolnego, krakowskiego związku sportowego. Już pani Ogrodnik, widzę, halsem tu do nas się zbliża. W czwartej grupie wyróżnionych i oczywiście to nie znaczy, że to jest czwarta liga, bo my jesteśmy w sporcie, tylko lecimy alfabetem. W związku z tym, jeżeli ktoś by chciał być wcześniej, no to musiałby się nazywać tak jak tu jeden z panów na A. I w tej czwartej grupie wyróżnieni zostają pan Stanisław Rański, współzałożyciel Zrywu, organizacji, która dała początek Szkolnemu Związkowi Sportowemu. Zasłużony działacz kultury fizycznej. Znakomity sędzia piłki ręcznej międzynarodowy i wieloletni także dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty Kraków Wschód. Pan Andrzej Sobieraj, były nauczyciel i wicedyrektor 11 LO, współtwórca tej wspaniałej siatkarskiej ligi. Pan Mieczysław Sokołowski, były nauczyciel i dyrektor MOS Nowa Huta, współtwórca idei współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Pan Zenon Włochyński, były nauczyciel 8 LO, działacz Szkolnego Związku, a także wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego. I pan Tadeusz Wurst, były nauczyciel i dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych nr 2, zasłużony działacz kultury fizycznej, współtwórca idei współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Gratulujemy. Informuję, że nasze orliki przy ulicy Strąkowej na Błonie i Grochowskiej znalazły się w gronie wyróżnionych w Europejskim Tygodniu Sportu dla wszystkich i otrzymały w tą specjalną nagrodę sprzęt sportowy i bardzo prosimy przedstawicieli tych trzech orlików o odebranie bonów od pana Tadeusza Romiszewskiego. I gratulacje oczywiście. I towar czeka na Ptaszyńskiego w transporcie do zebrania zgodnie z tym, co państwo się mogą się skończyć. Bardzo proszę, gimnazjum numer 1, pan dyrektor Graniczka, tak szczęśliwy, że odebrał tyle pucharów, nie odebrał bonu. Także... Szanowni Państwo, powoli nasza uroczystość dobiega końca. Pragnę poinformować, że grupa 28 najwybitniejszych działaczy Szkolnego Związku została uhonorowana wysokimi odznaczeniami państwowymi, resortowymi w czasie wspomnianej przeze mnie wcześniej Małopolskiej Gali, która miała miejsce 17 października, czyli dwa tygodnie temu w Wieliczce. Nam szczególnie jest miło, że wśród wyróżnionych znalazł się Urząd Miasta Krakowa, który otrzymał odznaczenie, taką specjalną odznaką za zasługi w rozwoju
Klubu Sportu Młodzieży Szkolnej. Natomiast pan prezydent miasta Krakowa skierował do wszystkich wyróżnionych na tamtej uroczystości okolicznościowe adresy, które w imieniu pana prezydenta wręczy pan prezydent Matusz, a adresy te już część osób otrzymała w czasie wcześniejszej tutaj odbierania innych nagród, a ci, którzy te w tej chwili jeszcze odbiorą te listy adresy, to są pan Józef Żuracki, pan Mirosław Mączka, pan Włodzimierz Nowak, pan Andrzej Pytlarz, pani Anna Drwięga, pani Joanna Nowicka, pan Waldemar Gramek, pan Zygmunt Szewczyk, pan Zdzisław Tracz, pani Ewa Ślusarczyk, pan Ryszard Miś, pan Zbigniew Makulec, pan Tadeusz Romiszewski. Brawo dla pana Tadeusza, że docenił go Małopolski Szkolny Związek. Pan Jan Kusina, pan Czesław Kamiński, pan Leszek Mielcarek, pan Tadeusz Pietrzak i pan Krzysztof Podobiński. Najtrudniej było rozpoznać pana Tadeusza. To już naprawdę ostatnia dekoracja, wręczenie adresów okolicznościowych. Pan Marek tutaj, jeżeli ktoś będzie chciał wyniki, komplet wyników, to może otrzymać je. A teraz jeszcze specjalnie tutaj prosił mnie pan Tadeusz o zabranie głosu. Bardzo proszę pana Tadeusza Romiszewskiego, prezesa Krakowskiego Szkolnego Związku Sportowego. Szanowni Państwo, już naprawdę bardzo króciutko. Jesteśmy z jednej strony pod wrażeniem, zachwyceni, uśmiechnięci, zadowoleni. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że czas robi swoje i każdy z nas myślami już jest z tymi osobami, które gdzieś tam na nas czekają. Szanowni Państwo, jeszcze raz z tej strony wielki ukłon dla władz miasta Krakowa i mam nadzieję takie nasze wspólne wielkimi brawami podziękowanie, że mogliśmy w tym historycznym, przepięknym miejscu spotkać się i przypomnieć sobie zeszły rok Krakowskiej Olimpiady Młodzieży. Wielkie brawa dla organizatorów. Wielki ukłon i wielki szacunek dla wszystkich działaczy Szkolnego Związku Sportowego, tych z dawnych czasów, którzy tworzyli Szkolny Związek Sportowy, którzy byli jego twórcami, którzy dzisiaj są z nami na sali. Jak patrzę na panią Michańków, na pana Stasia Rajskiego, no nie wiem dlaczego pan Tadeusz Wurz nas opuścił przez moment, na państwa grandysów, no łza się wokół kręci. Serdecznie dziękujemy. To państwo stworzyliście ten związek i dzięki temu dzisiaj możemy święcić nowymi ludźmi to, co było państwa ideą. Wielki ukłon i wielkie brawa jeszcze raz dla państwa. Już proszę państwa na sam koniec. Ostatni puchar pozwoliłem sobie wręczyć w tym momencie sam. No i chyba dobrze. Rozumiem, że serdecznie proszę tutaj do nas pana dyrektora Malskiego, dyrektora Centrum Rozwoju Konkonzone, człowieka, bez współpracy z którym nie mielibyśmy tak stworzonych fantastycznych warunków do tego, co robimy na co dzień, czyli organizacji zawodów we wszystkich dyscyplinach halowych, nie tylko. Pan dyrektor nas opuścił. Przykro nam bardzo, ja rozumiem, że jest
to nasze szczęście, że tam mamy jeszcze swoje biuro, a więc rozumiem, że obiecuję, proszę Państwa, że osobiście w Państwa imieniu i swoim tenże puchar panu dyrektorowi Malskiemu przekażę. Jeszcze raz wielki szacunek, wielki ukłon dla wszystkich dzisiejszych gości, uczestników. Bawmy się dalej. Zaczęła się edycja Krakowskiej Olimpiady Młodzieży 2013-14. Życzymy sukcesów. Słyszę? A jest pan dyrektor Śliwa. O, no to wielkie brawa. No proszę bardzo. Jak to dobrze mieć zastępców, prawda? Jednym słowem, wszystko dobrze, co się dobrze kończy. Wszyscy jesteśmy już troszkę zmęczeni, w związku z tym należy się troszkę posilić, porozmawiać w kuluarach, powspominać tą wspaniałą dzisiejszą, mam nadzieję, uroczystość, którą postarałem się jakoś przeprowadzić, żebyśmy nie zmęczyli się specjalnie, a wszystkich uhonorowali. Dziękując wszystkim za przybycie w imieniu pana prezydenta miasta Krakowa, pana profesora Jacka Majchrowskiego, serdecznie zapraszam do sal Lea i Kupieckiej na poczęstunek, no i te rozmowy towarzyskie. Dziękuję Państwu za uwagę.